Przechodzimy do rozpatrzenia poprawki 238. Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem poprawki 238, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 449 posłów. Za oddało swój głos 178 posłów. Przeciwnego zdania było 268 posłów. Przy 3 głosach wstrzymujących stwierdzam, że Sejm poprawkę odrzucił.